Polski futsalu, ćwierćfinał tych rozgrywek. Rekord Bielsko-Biała kontra GSF Gliwice na mecz dwóch zespołów ekstraklasowych w ramach rozgrywek o puchar. Zapraszają Państwa Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Tak rozpoczynają rekordziści, którzy dzisiaj w białych strojach, wszyscy gotowi, to możemy rozpoczynać mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski. Rekord Bielsko-Biała, GSF Gliwice. Rezultat 11-5 jednakowoż nie oddaje tych boiskowych emocji i temperatury, która miała miejsce w trakcie spotkania ćwierćfinałowego z Gliwiczanami. No tak, no dzisiaj od początku ten mecz tak się nam średnio to układał. Przegrywaliśmy 2-0, gdzieś taki szturm przeprowadziliśmy w końcówce pierwszej połowy, wyszliśmy na 3-2. Później znowu czerwona kartka i znowu gdzieś tam ten mecz był taki na styku bramka za bramkę. No i w pewnym momencie nie wiem, czy to przeciwnik opadł sił, bo udało się ten worek z bramkami rozwiązać. No i ten wynik wskazuje, że jest 11-5, no ale mecz niestety nie był taki łatwy, jak się wydaje. W tej akcji Budniak do Marka. Michał Marek, ależ zaskakujący strzał. Jak on tam znalazł miejsce? Budniak przerywa to Zbigniew Mirka. Czech. Teraz trzech na dwóch ruszają goście. Czech sam i gol 1-0 dla GSF-u Gliwice. Indywidualna akcja. Obie drużyny miały w połowach po 5 fauli, także tutaj było gorąco. Taka walka pucharowa, tak? Każdy chce awansować w jednym meczu, można zrobić wszystko. No i cieszymy się, że to nam udało się dzisiaj zwyciężyć i przejść do półfinału, bo to był nasz cel. Niewątpliwie po ciężkim meczu trzeba się cieszyć z tego zwycięstwa. Jak na razie, że nie zawsze ten faworyt musi prowadzić meczu, bo jak to się wszystko skończy, to przekonamy się za jakiś czas. A tymczasem okazja na drugą bramkę. Gol! Jest 2-0! A więc to już jest duża niespodzianka w Bielsku. Zostawił rękę, świetnie Barteczka, to jest też jego mecz jak na razie. Kubik, dogranie do Budniaka, Budniak, słupek! Gospodarzom, jasne, że mamy jeszcze całą drugą połowę. No i mamy okazję! Źle strzelił teraz Kubik, no ale też trzeba zapisać kolejną udaną interwencję bramkarzowi rywali. Zobaczmy, tutaj chyba już mógł decydować się na strzał. Jeszcze nie ma końca tej akcji. No. Budniak będzie rozgrywał ten stary fragment gry. Tak jest, Budniak do Popławskiego i to był dobry pomysł na rozwiązanie tej akcji. No teraz kilka błędów. Widać, że szuka właśnie tych szybkich wznowień, można powiedzieć tam do bocznych sektorów. Barteczka, a teraz Budniak, dogranie, piłka w bramce. Michał Marek, kontaktowy gol rekordzistów. Pytanie z tezą. Jak się gra przy pustych trybunach? No dziwne, tak dzisiaj wychodziliśmy na rozgrzewkę, to tak to czuliśmy, jakby był to taki pierwszy sparring po przerwie letniej. No ciężko się gra, wiadomo, jest jakiś problem na całym świecie i trzeba się do tego dostosować. Nie ma co panikować, trzeba zachować spokój i tyle. Gratuluję awansu. Dziękuję. Wciąż utrzymuje się przy piłce reprezentant Polski. Teraz Czech w indywidualnej akcji. Czech! Strzelał obok bramki, to też bardzo aktywny dzisiaj zawodnik. Zobaczmy. Budniak, Budniak, gol! 2-2. A więc rekordziści wracają do gry. No zdenerwowany teraz patrzę z boku Błażej Korczyński chyba właśnie na tą sytuację, żeby no jednak wyczuć ten moment, że już nie idzie ta gra, no to dajmy panowie prostszymi środkami. Mamy remis. Teraz Cichy traci piłkę. Kubik, lewa noga, Kubik. Dobra obrona, ale tam właśnie po to jest Michał Marek, aby strzelać bramki. Drugi gol reprezentanta Polski. To o co miałeś pretensje przy pierwszym trafieniu, że nie było tak soczyście i pewnie to teraz było absolutnie wykończone. To tak jak trzeba, a tymczasem już 4-2. Aleks Wiana. Za moment, ostatnia minuta pierwszej części rywalizacji. No mieliśmy tutaj niespodziankę. Oj, teraz wpakowany w... Przepraszam, bo bandy, ale mamy gola. Mamy bramkę na 4-3. Z indywidualnego punktu widzenia bardzo dobry występ. 3 gole i awans. No cieszą bramki, bo gdzieś tam miałem drobną kontuzję. Pracowałem, żeby wrócić teraz do składu. Udało mi się wrócić do składu, szczęśliwsze bramki, więc wszystko na plus. Plus to, że awans do kolejnej rundy pucharu. Mamy na parkiecie Łukasza Biela w zespole rekordu i mamy też Wodza Janowskiego, który szybciutko znów wyprowadza zespół rekordu na jednobramkowe prowadzenie. Prawdziwy kapitan, tak? Było widać to zdenerwowanie, gdy rozpoczynała się akcja po stracie bramki. Wilk. Wilk na prawą nogę. A i teraz gol! Tomasz Czech! Wilgi Czech to zawodnicy, którzy no rozmontowują póki co obronę, obronę rekordzistów. Efektywy zdrowia zawodnika. Surmiak, ależ gol! Najpiękniejszy gol tego meczu i znów 6-5. Bardzo krótko cieszą się tymi remisami gracze gości. W jego kierunku teraz zagrywał kapitalnie Nawrat.
i będą też szukali fauli i był chyba faulowany, nie był faulowany gracz GZF-u. Dziwna decyzja, Kubik i gol! Artur Popławski! No powiem szczerze, że teraz... 7-5! Przyznasz, Michał, że wynik cokolwiek nieadekwatny do tego, co działo się przez 40 minut na boisku. No wynik ciekawy, no tak można powiedzieć, typowo futsalowy. Nie pamiętam, kiedy straciliśmy 5 bramek, nie? Tak, dlatego szacunek dla drużyny z Gliwic, bo postawili nam się bardzo mocno, ale trzeba się cieszyć z tego, że wygraliśmy. Myślę, że przekonująco pod koniec meczu, no a liczy się wynik, jak jest na koniec meczu na tablicy. Chłapczak na prawą nogę, dobra interwencja, Korpeli, nie ma faulu, rusza rekord, Bondar, sam Bondar, gol! Jak on to zmieścił? Aleksandr Bondar, piękny gol! Nie, no tutaj aż zaklaskałem, bo powiem szczerze, uderzenie, no mistrzostwo świata. Wychowanie warteczki. Marek, tak myślałem, że w trudniejszej sytuacji ta piłka jednak wpadnie do bramki. 9-5. To spotkanie nie za łatwo się dla was zaczęło, chociaż bez bramek to sytuacji było bez liku i tu nagle 0-2. No wyszliśmy troszkę może ospali, nieskoncentrowani, bo mieliśmy sytuację, jak nie strzelaliśmy, dostaliśmy dwie bramki, no i to nas podniosło dopiero do walki, dopiero zaczęliśmy odrabiać. Szybko strzeliśmy 4, no i potoczyło się, jak już wszyscy wiedzą. Skończyło się znowu na dwucyfrówce przy startowym. No cieszy ta dwucyfrówka, miejmy nadzieję, że to nie będzie oznaczało, że się wystrzelaliśmy, tylko w następnych meczach to powtórzymy.